Kłaniam się nisko, Enki z tej strony. A to beta Battlefield Hardline. Tegoroczna odsłona jest trochę inna od tych, którymi karmiło nas ostatnimi laty DICE. A tym razem robią ją specy z Visceral Games, ci, którzy zrobili Dead Space'a, a potem coraz to gorsze i gorsze gry. Hardline jest szybki, dynamiczny, to takie trochę Call of Duty przeniesione w silnik Frostbite. Ten tryb to hotwire, po naszemu fucha. Polega on na tym, że na mapie umieszczonych jest 5 pojazdów, mniej lub bardziej opancerzone, które należy przejąć, wsiąść do nich i jechać z określoną prędkością przed siebie, żeby zdobywać dla różne punkty. Prawie jak podbój, tylko że taki rozrzucony po całej mapie, dynamiczny. Ale ma on swoje dobre strony i złe strony. Dobre strony są takie, że nie siedzimy cały czas w jednym miejscu, nie bronimy. Są pościgi, jest strzelanina przez okno. Złe są takie, że tak jak na przykład na mapie Śródmieście, można sobie wsiąść do samochodu i jeździć w kółko po kwadraciku w jednym części mapy bliskim własnej bazy, przez nikogo niepokojonym, wyjeżdżając co jakiś czas poza obręb mapy, co według mnie jest strasznie głupie. Dlaczego oni tak zrobili tę mapę, nie wiem. Tak czy siak, najbezpieczniej jest po prostu sobie jeździć w kółko i niczym się nie przejmować. No, to jest trochę nudne. Tak. Dużo lepszym trybem jest napad. Jest bank, jest skarbiec. Do skarbca dostają się najpierw złoczyńcy, którzy chcą z niego ukraść dwie torby z łakociami. Na miejsce biegną policjanci. Zadaniem złoczyńców jest wziąć te dwie torby, pobiec gdzieś tam na zewnątrz i przywołać śmigłowiec. Zadaniem policjantów ich zatrzymać. Jeżeli zabijemy kuriera, to musimy chwilkę odczekać na to, żeby torba wróciła z powrotem do skarbca, przeteleportowała się magicznie. Tak to się tutaj dzieje. Battlefield Hardline są 4 klasy. Moją wioną szybko okazał się mechanik. Nawet w trybie napad, w którym nie trzeba było za bardzo naprawiać żadnych pojazdów. A to dlatego, że posługuje się on pistoletami maszynowymi, którym zostały zwiększone obrażenia zadawane na krótki zasięg. A jak wiadomo, duży magazynek to błogosławieństwo w takich na przykład sytuacjach jak ta. Hardline stoi gdzieś pomiędzy poprzednimi Battlefieldami i Call of Duty, moim zdaniem, poza trybem napad. A ten równie ciekawie można w zasadzie ograć w dwóch częściach gry Payday, a nie wyróżnia się jakoś specjalnie in plus. Jest szybki i znajomy, przydałoby mu się jeszcze sporo szlifów. Bawiłem się w becie nieźle, ale nie aż tak dobrze, żeby czekać na grę z zapartym tchem.